Kochani, w Apokalipsie świętego Jana jest napisane, że Pan Bóg chce, abyśmy byli albo zimni, albo gorący, czyli zdecydowani. To jest tak jak z przyjaciółmi. Jeżeli ktoś jest zdecydowanym Twoim przyjacielem, to jest to dobrze, albo nawet jeżeli jest zdecydowanym wrogiem, to również wiesz, czego się spodziewać po tej osobie. Najgorzej, jeżeli ktoś jest takim przyjacielem, ale tylko do czasu, albo tylko powiedzmy w połowie. Wtedy nie wiesz, czy możesz na kimś polegać, czy nie. I również jeśli chodzi o pory roku, to również one się zmieniają i dobrze, jeżeli są takie zdecydowane. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy na przykład jest zdecydowana zima, albo zdecydowane lato, albo zdecydowana wiosna. Najgorzej, jeżeli jest to taka pogoda, taka pomiędzy. Wtedy właściwie nie wiadomo, jak się ubrać, nie wiadomo, czego się spodziewać. Również jeśli chodzi o warunki drogowe, kierowcy wiedzą o tym, że powinni być zawsze ubezpieczeni, ale nie zawsze jednak tak się zdarza. I również w życiu duchowym musimy starać się, żebyśmy wiedzieli o tym, że nawet jeżeli przychodzi taki czas trudny, taka oziębłość duchowa, to wiemy o tym, że przyjdzie również odwilż, przyjdzie taki czas dobry, kiedy to, co nas dzisiaj gdzieś tam niepokoi, ten czas po prostu przeminie i pójdzie po prostu w niepamięć. I czasem mówimy, ta sprawa interesuje mnie jak zeszłoroczny śnieg. Kto by się przejmował zeszłorocznym śniegiem? Tak samo, kto by się przejmował sprawami, które gdzieś tam nas bardzo męczyły i chcielibyśmy po prostu od nich sobie odpocząć. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie z taką krótką refleksją właśnie z mojej samotni. Dzisiaj, kiedy rozpadał się śnieg, kiedy wszystko jest takie białe i jasne, też przypomina mi się fragment z Pisma Świętego, kiedy Pan Bóg mówi, że choćby Wasze grzechy były brudne, czarne, jak szkarłat i w ogóle, to i tak jak śnieg wybieleją. Dlatego, że Pan Bóg panuje nad tym. Kiedy tylko Mu oddajemy wszystkie nasze brudy, to Pan Bóg potrafi sobie z nimi poradzić, ale tylko ważne jest, żebyśmy potrafili właśnie je oddać, zobaczyć je i Panu Bogu je powierzyć. A przyjechałem na samotnie właśnie dlatego, żeby odtajać trochę od różnych problemów. Różne sprawy ostatnio gdzieś tam spadły mi na głowę, ale oddaję je Panu Bogu i wiem o tym, że tak jak to często mówię, jest słaby zasięg, jeśli chodzi o internet, jeśli chodzi o komórkę, ale bardzo dobry zasięg, jeśli chodzi o Pana Boga. I Pan Bóg nas zawsze gdzieś tam umacnia w tych naszych różnych trudnościach i wiemy o tym, że tak nie będzie zawsze. Przyjdzie taki czas odwilży, przyjdzie taki dobry czas.